Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku stare, ale mam nadzieję bardzo jare, bo to jest samochód, którego niestety nigdy w mojej historii motoryzacyjnej nie miałem, ale go bardzo cenię, jest nawet bohaterem pierwszego odcinka na kanale Autoholicy, czyli Audi S4 B5 z legendarnym 2.7 biturbo pod maską. Audi S4 oprócz zupełnie innego zderzaka, szerszych felg, tapicerki niebieskie akurat w tym modelu, mega pasuje do koloru samochodu, to właśnie jest legendarny silnik, ale o nim za chwilę. Teraz skupimy się na karoserii, z tego względu, że niezajechane i ładne S4 to tak samo ciężko trafić jak dziewice w Sopocie, nie? Ktoś widział, ale ja jakoś nie trafiłem. Dobra, lecimy standardowo. Zaczynamy od pomiarów maski. 120, nie jest źle. Błotnik 280, czyli na pewno druga warstwa, tutaj 250. Drzwi kierowcy pod 300. A tutaj już raczej oryginalna warstwa. Czyli coś z przodu się działo. Ja wiem, że ten pomiar jest taki dość ogólnikowy, ale wybaczcie, nie będę tutaj dokładnie mierzył wnęk, chociaż w tym egzemplarzu to zrobię. Patrzcie, wnęka na słupku, na progu 60, także oryginał. Nie ukrywajmy, te samochody to nie były RS-y, ale były również piekielnie drogie. Poczekajcie, tylko... Nie no, to jest wszystko z tyłu elegancko. Więc najpierw jeździł tym bardzo bogaty Niemiec, później jeździł tym bogaty Niemiec, później jeździł tym biedny Niemiec, w końcu bogaty Turek, biedny Turek, bogaty Polak, biedny Polak. I historia tego samochodu na pewno jest długa, więc większość egzemplarzy... Nie no, ten przód tu... O, teraz dobrze. Tak, nie jest źle, ale coś tam się działo. Jak na S-kę całkiem przyzwoicie. Czas zajrzeć pod maskę. I klasznik. Uszanuj. Nie mówię. Przywitaj się. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień jest bardzo dobry. Ty, S4. 2.7. Biturbo. Uwielbiam. No. To znaczy tak, jeżeli ten piec działa, to jest zarąbistym silnikiem, naprawdę zarąbistym, zwłaszcza w tamtych czasach. Natomiast... Ale to jest buda dla mnie sentymentalna, wiesz? Ma dalej taką B5 w takim kolorze, no, sedana. Tylko klekot tam spod. To jest klekot, ale słuchaj, to jest dobre. Bo jak zostawił zatankowanego do pełna, tak jak wracał z pracy, to on już był pusty, ale wiesz, 1000 km zrobił. Fabryka podaje 265 koni, zobaczymy ile będzie, natomiast chciałem zwrócić uwagę, zderzaki do S-ki są piekielnie drogie i tutaj ten wymaga poprawek, patrzcie, nie, już tam popękany. Ale tak naprawdę rzecz biorąc, plastiki pod maską kompletne, nie wygląda tutaj, żeby były jakieś spore wycieki, co też jest rzadkością, bo zazwyczaj z tych silników się leje jak z krowiego tyłka. Dodatkowo jeszcze... Skąd ty te porównania bierzesz? Co? O, mój dziadek był ze wsi, to tak gadał. Mówił, że z krowiego tyłka mu się ulało. No, ulało mu się, no akurat na kołyskę, nie? A, super. Nieważne. Nie chcę wiedzieć, jak się nosił. Oj, Cio, to jest temat na przyrudę, wiesz? Dobra, ma fajne felgi. Właściciel, który do nas przyjechał z Podłodzi, pomalował te felgi na biało, uważam, że do niebieskiego koloru petarda. Samo auto fajne. Uważam, że SK nadal się broni. No i wnętrze. Wnętrze te dwukolorowe, fabryczne, tak to wyglądało, panie. Ma to swój smak. Świetnie wygląda jak obszytek. Dobra, a ja wam pokażę akcesoria dodatkowe z wyposażenia. Jajcie. O, tu jestem. Weź. To jest chyba jak ktoś ten. Policja zatrzymuje. Podobno przekroczyłeś prędkość. Michał. Lubisz 2.7 czy nie, ale szybko. Tak, uwielbiam, to jest super silnik. Ja pamiętam, jak raz klientowi, któremu składaliśmy motor, spadł wężyk z Rosgate'a, kojarzysz? O!
przy turbinach. No. Dwa wężyki, no. Jeden spadł i turbina pompowała w kosmos. Masz jeden przepływomierz, więc tak nie wyczaisz, co się dzieje, tylko nagle coś z doładowaniem. No. A weź tam dojdź i załóż go z powrotem. Łatwiej silnik wyjąć. No, ale uwierz mi, że naprawdę... Nie no, auto jest generalnie zacne i bardzo mi się podobają. Tutaj pozdrówka dla ekipy Strzeleckiego. Ale tablice nie te. Tablice nie te. Zaczynamy zabawę ze środka. Czekaj, kurka. Bez pasa. Co dobrze złożył? Co? Hamownie. Hamownie? A właśnie, mieliśmy dzisiaj serwis hamowni. Taki na szybko, no bo... czemu nie, nie? Klient specjalnie jedzie do nas kilkaset kilometrów i musiał się łożysko rozpierdolić. Tutaj macie zdjęcie. Żeby tylko łożysko. Co? Żeby tylko łożysko. No poduszkę, którą Misiu załatwił. No. No. A Misiu, dzisiaj widzę, że ty rozchemrany, klata prawie, Włochy wystają i znaczek jest. Takie wza... Ale jestem z błędem. No dobra, trzeba ustawić rolki. Pytaliście się, jak się mierzy auto czteronapędowe na hamowni, kiedy każdy ma inny rozstaw rolek, nie? No to patrz, Czary Mary. O, tak. Ustawimy sobie kamerkę. Zawsze jest za cicho, kurwa. Dobrze, nic nie słyszysz. A później narzekają widzowie. Czekaj. Nie, teraz nie pogadamy o tym. Nagrało się, pokażę Kindze. No, zajebiste jest to auto. Nie, inaczej, ja kojarzę inne wnętrze, wiesz? Czemu? No, nie, u mojego taty nie ma. Karbonków. Pokażę wam, patrz. Tak, za ten znaczek to kiedyś naprawdę można było dostać w łeb. A to było nawet na giełdzie chodliwe. Zegary, o, starego typu jeszcze, ale to jest taki pół lift, bo trochę nowy, trochę stary, 9.9. O, tak, tak, włącz, zobacz, te. To jest wszystko fabryka, czaisz, jakie to robiło, wow. Teraz nie, robisz... szczerze, mi się nie podoba, ale to nie jest stopka, tak, tak bym się tu kłócił, no. A mi się, powiem ci, do tego auta pasuje, do tego wnętrza, do tych foteli pasuje, czarna podsufitka jest, jest. Kolorowe drzwi są. No teraz ludzie za to płacą takie dodatkowe pieniądze, żeby mieć personalizowane. To też taniej nie było. No nie było, no nie było. Zresztą generalnie S4 to jest no już wysoka półka w Audi. Nad nią tylko był RS w tej budzie. No tak. Z tym samym motorem, znaczy bardzo podobnym, tylko tam było troszkę mocno, już fajniejsze turbiny i dużo kunia więcej. No to przynajmniej miało napęd. S4 też ma napęd. No mówię, że to miało przynajmniej napęd, a nie to co A3. A tak, tak, bo to jest prawilny napęd, taki po bożemu, tutaj nie ma żadnych kurde sprzęgieł, co załączają, wyłączają, rozłączają, nie. Tu mamy cały czas praktycznie rzecz biorąc napęd na 4 koła, aczkolwiek gdzieś widziałem testy, że nie do końca ten Torsen... Bo jest otwarty. Ładnie podaje, no. No to jest problem, no ale i tak moim zdaniem jest lepszy od Kadexa, no. Ale o czym rozmawiamy, mówimy o samochodzie, który to, czekaj, 97 rok. 99. Tak, a 97 była pierwsza, pierwsza modele. No, no to stary, w 97 roku chłopy. To jeszcze Deunexia w naszych salonach to kosztował krocie, albo Lanos był chyba modny wtedy. Tutaj zobacz. Deunexia to był lift kadeta. Brum, no, nie wiedzieli co zrobić ze starami. Nie zawsze to zastanawiało, ja tego nie kumam. Idą do tego. No, to jest po to, żeby cię nie raziło w oczy. Nie wiem, ale i tak słońce wali tu. Ładny gara. Ten wydech chyba trochę jest za głośny. No dobra, my go sobie trochę pokręcimy. A właśnie, Michale. Słucham cię. Bo tak mówią, że marudzisz i nie wnosisz nic do odcinków. To ktoś jeszcze mówił? Czy to? Nie, tam jacyś marudy komentarze, ale powiedz mi, czy ty mógłbyś się bardziej uśmiechnąć? Bo ty zawsze się doisz, jak lejemy z Briana. Nie możemy lać, bo on później nam tego nie wytnie. Ale co? Co? Nie wiem, co ci chodzi. Uśmiechnij się. Jutro będzie lepiej. Strzela ile będzie. W serii nie może być. Raz, czekaj. Miałem, ale to nie było SK, tylko to było A6, które wygenerowało serię. Ostatnio. Byłem w szoku. Bo ona... A to co się zwieliśmy z klienta, jeśli mu parę opadły. No,
naprawdę. Natomiast generalnie 2.7 biturbo, ze względu na to, że są, to są dobre silniki, ale naprawdę dostały w życiu prawie każdy z nich ogromne chłosty, mają parę wad konstrukcyjnych. Kosmicznie drogą eksploatację. Cokolwiek trzeba zrobić, to zazwyczaj najlepiej właśnie z motorem wyjechać, więc dwie turbiny, tak, to wszystko przedraża. Większość z tych egzemplarzy to niestety to już są zabite i jeżeli tutaj będzie powyżej 250, będę uważał to za rewelacyjny film. Idę po komputer, ty sobie popatrzysz vlogi, teraz go będziemy hamować, auto jest zagrzane, więc szary mary i lecimy z tematem. Wiesz co, to pianinko daj mi. Na razie weź tego dziaba. Chcę zobaczyć, czy ma błędy i zobaczymy podstawową diagnostykę, bo one już są dość fajnie diagnozowalne. www.red nie pi. Nie, tam tego nie szukaj. Ty no, żebym ja nie mógł trafić, aż mi gusło. Głupi ja, przecież tu jest z tyłu obydę. Starym tytan. No jasne. Szukam z przodu. A, moglibyśmy zapytać. Włożysz to? Potrafisz? Z drugiej. Nie śmiej się. Ja wiem, że cię to bawi. Wspomnienia, nie? Wspomnienia. Rymcim, pymcim. Dobra, to co włączyć? A, nie wiesz, co się odpala? VCDS. Nie, bo to nie mój komputer, nie wiem, co tu jest. Gdzie jest VCDS? Tu. A jest, dobra. Zaraz obok. Dobra, nieważne. Chciałbyś. Dobra. To nie jest Przemka komputer? To jest Przemka komputer. Chwila prawdy, panie kochani. Najpierw czytamy diagnostyczki. Kody usterków. Kody usterków. Ty, nie ma błędów. Kasowany, musiał być. No nie, no zobaczcie, no. Jak? Jak bez błędów? Może być zepsuty, bo to nie to jest niemożliwe. Nie, tak zupełnie poważnie. No, ciężko naprawdę znaleźć ładne. Daj mi kanał drugi. 118. I daj mi 20. Zobaczymy, jak zapał. Część głowicy, bo to jest 6 cylindrów, a my tylko z 4, ale zobaczymy. Na razie synchronizujemy prędkość. Wiem, że znowu będziecie narzekać, że nie słychać, ale na hamowni nie słychać generalnie i tak to już jest. No, chyba, że będziemy robić... Kulerek jest oryginał? Kulerek jest oryginał, wydech ma katalizatory. No, tak ciepło jest już. No, on tak lubi. Halo, panie Brian! Wentylator. Będzie dobrze, nie stresuj się, panie. Strasznie nerwowy się. No tak z ciebie. W twoim wieku ja taki nerwowy nie byłem, wiesz? Byłem bardziej. Z ziemniakami jedziesz, nie możesz normalnie. Czekaj. Naprawdę. Powiem ci, że mam tremek. Jakby swoje auto mierzył. To pilnuj kierownicy chociaż. Tak, a ty się patrz te logi. Zobacz, czy wypada zapór. Cofa zapór. O, cofam. 6 stopni już widzę. Osiem.
że chce mi kierownicę wyrwać. Właściciel tego auta chyba powinien to zweryfikować. No dobra. A. Aż się boję kiery puścić. Tak te lepiej. Naprawdę. Jakie było pewne, że to samochód? Jaka była ta temperatura w dolocie? Patrzyłeś? Pod 70. O jest. No to dlatego u góry ucięło. Niestety tutaj te fabryczne interkulery to... Nieźle. Ja już wiem, a wy zaraz zobaczycie. Nie ma tragedii. Patrz, Brian spierdolił do kantorka. Pomachaj. Ale koła to naprawdę mega niewyważone. Ciekawe, czy ta kamera nam drgała. Nie dowierzasz. No to nie jest zły wynik. No. Jeszcze wam nie pokażemy. Zaraz podejdziemy, to pogadamy. Bo... Ale co już, no? Tu są seryjne katalizatory. Słuchajcie, nie ma cudów przy tym przebiegu. Chociaż nie wiem, ile tego przebiegu realnie jest, ale... No te samochody właśnie, katalizatory, popękane części gorące turbin. Żeliwa tu pękają na porządku dziennym. Żeliwa pękają, zawalone interkulery, które źle... Napinacze, tutaj jest oryginalne, łańcuch nie jest rozciągnięty. Jest wiele problemów, ale no cóż. Idziemy tam, pogadamy, zobaczycie zaraz, ile wyszło. No dobra, no to lecimy z wykresem, popatrzcie. 245 koni, 398 Nm, o ile... Newtonometry są ok, o tyle koni jest 20 za mało, ale to wszystko się dzieje mniej więcej tutaj, końcówka wykresu. Jest na to kilka powodów. Pytanie, czy wiesz jakie? Za ciepło w dolocie, punkt pierwszy, i przez to cofał zapon, o ile tylko przez to. Podejrzewam, że nie przez to. Tu są nadal oryginalne katalizatory. Michał, właściciel tego samochodu, tak przedstawił, że tu są oryginały. A przy tym przebiegu podejrzewam, już te katalizatory nie są do końca sprawne. Więc mamy kumulację. Za gorący dolot, za ciasna dupka, to wszystko się kotłuje, spalanie stukowe się pojawia, cofa zapłon, no i tego mamy efekt. Niemniej... Jeszcze trzeba wziąć pod uwagę, jeżeli nie patrzyliśmy na doładowania, no? Więc... Niemniej i tak jest bardzo, bardzo dobrze. Naprawdę moce 200 koni widziałem w 2.7 biturbo, nierzadko. Intermina. Ale jak? No, ale jak? Także drobny serwis, dopieszczenie i to będzie fajny egzemplarz. Wiadomo, te kwestie tutaj lakiernicze, ewentualnie plastiki, zderzaczki, da jeszcze do podpicowania, ale uważam, że ten samochód można określić jako stary, ale... Jare? Jest jare. Trzymajcie się, dziękujemy, że oglądaliście. Jeżeli się podobała, łapka w górę. Pamiętajcie o tym, żeby, no nie wiem, może zasubskrybować kanał i nas tam dalej polecać, bo ostatnio coś licho z tymi wyświetleniami. Się rozkręcasz, przestań marudzić, co ty wiecznie jęczysz o te wyświetlenia. Ty, ale jeden jęczał i zobacz, jaki teraz ma zasięgi. Naprawdę. Trzymajcie. Sam nagrywasz live, wypowiadasz się o warsztacie, też się nie zdarzy, że wypowiadasz. Trzymajcie się ciepło. Cześć.